Yo, witam Was, Opsi! Chcę wszystkim podziękować, którzy brali udział w bitwie na garaże, którą zorganizował ziomeczek Peja. I chciałbym właśnie tutaj wszystkim podziękować z mojej strony za wzięcie udziału do tej zabawie, przede wszystkim i oddawaniu głosów, nie tylko od pierwszej czy drugiej rundy, ale także finał, który naprawdę finał zrobił spory huk. Było właśnie głosów oddanych 540, sobie wyobraźcie, głosów, gdzie w normalnych odcinkach było naprawdę sporo mniej. Także zainteresowanie było konkretne, bo walka była konkretna. Chcę oczywiście pogratulować zwycięzcy. Biały, pozdro dla Ciebie, gratulacje ziomuś. I oraz chcę właśnie podziękować wszystkim, którzy głosowaliście na Opsiego i właśnie chciałbym przede wszystkim też podziękować osobom, które przyczyniły się do mojego sukcesu, bo jak pewnie każdy z Was wie, tutaj przeszliśmy Niera, nie jeden problem w tej grze, dwa razy było czyszczenie kont, a i tak udało się naprawdę dojść do finału, czyli jest to naprawdę spory wynik jak dla mnie. I za to Wam chcę podziękować i w szczególności chcę tutaj właśnie wytyczyć te osoby, które miały największy wpływ w pomocy w przygotowaniu furek i po prostu nawet zebraniu brakujących elementów, czyli oczywiście jest to mój ziomuś Rafałek 87, Rzeczka oczywiście, Ciach Bajera, potem był Skiperek, Marlano, Rip, no i oczywiście Miki. Także te osoby naprawdę zasłużyły tutaj na brawa i bez nich po prostu zapewne nie byłoby takiego efektu, jaki widzicie. A więc oczywiście chcę podziękować i tym osobom, i właśnie wszystkim Wam oglądającym i głosującym, bo wiem, że była Was spora rzesza i właśnie nie tylko Wy, ziomeczki, ale i Wasze rodziny, Wasze żony, Wasze, nie wiem, Wasi rodzice, rodzeństwo, także wszystkich Was pozdrawiam i serdecznie dziękuję za Wasze głosy, za Wasz poświęcony czas. Pokazaliście, że naprawdę jest moc, jest siła i nie ma u Was lipy, yo, nie ma. Także jeszcze raz dziękuję bardzo i pozdrawiam Was. Chciałbym jeszcze przy okazji tutaj podziękować, bardziej tak zareklamować tutaj wszystkich, którzy brali udział, którzy odpadli wcześniej, czyli żebyście po prostu odwiedzili ich kanał, bo ludzie, którzy brali tutaj udział, to naprawdę była spora liczba youtuberów, którzy kręcą rozgrywki różnego typu właśnie w tej grze. Jeżeli właśnie ktoś jest tutaj nowy i nie wie tak dokładnie, co my tutaj robimy, bo jak wiadomo, tych głosów było sporo spoza kręgu właśnie oglądających, także chcę Was wszystkich tutaj zachęcić po prostu do odwiedzenia kanałów, które brały udział właśnie w tych wszystkich tutaj rundach, czyli jest to między innymi z Golsu, Ash, XX, Biały oczywiście, Angela, Kain. Zapraszam Was wszystkich do odwiedzenia tych kanałów, wszyscy. No i oczywiście Peja, jakbym mógł zapomnieć o Peji, przecież to on jest głównym organizatorem tej imprezy, ale to pewnie już każdy wie. No i oczywiście Bucha, ale kto by nie znał Bucha. Także zapraszam Was wszystkich na odwiedzenie. Kto jeszcze nie subskrybuje tych kanałów, no to oczywiście ma na to teraz szansę. Ja wrzucę jeszcze linki do wszystkich kanałów, do moich właśnie znajomych, którzy odpieprzają konkretną robotę w tej grze i dają Wam naprawdę najświeższe informacje, glitche i oczywiście najlepsze rozgrywki wspólne, granie i tak dalej, żeby po prostu jakoś umilić tą całą rozgrywkę w tej grze. I to mnie właśnie cieszy, że ta polska społeczność naprawdę poszła na wysoki poziom. Dostajecie teraz glitche i wszystkie właśnie te bajery w grze, naprawdę czasem nawet pierwsi jesteśmy na pewno nieraz szybsi od anglojęzycznych kanałów i pokazujemy naprawdę polską siłę
i zauważyłem, i pragnę, żebyście wy także to zauważyli, że właśnie jest polska siła i naprawdę jest dobrze. I nawet ta zabawa pokazała właśnie to, że każdy potrafi się zjednoczyć, możemy się zjednoczyć, możemy wszyscy się dobrze bawić i bez żadnych właśnie agresji czy też wyzwisk, jak było to kiedyś. I to mnie właśnie cieszy i to mi się podoba. Także zapraszam Was, wszystkie te linki podam pod filmikiem. I chciałbym Was jeszcze do jednej rzeczy zaprosić, a mianowicie właśnie tak jak mówiłem, jak zapowiadałem to wcześniej, że bez względu na werdykt, czy to będzie przegrana, czy wygrana, jak daleko zajdę, po prostu zrobię live z rozdawaniem wszystkiego, co widzicie od samego początku, czyli wszystkie moje trzy rundy, które były i wszystkie te pojazdy będziemy rozdawać. Jeszcze nie wiem, czy od razu wszystkie, czy podzielimy to na jakieś etapy, to jeszcze pomyślimy, bo tak wszystko to by był naprawdę zamęt, no ale zobaczymy. Także zapraszam Was i śledźcie kanał z informacją. Live prawdopodobnie odbędzie się w weekend. Ja wrzucę jeszcze informację dokładną, kiedy to będzie, jaka to będzie godzina, ale zapewne będzie to tak jak zwykle, czyli późny wieczór albo wczesny poranek. No a teraz zapraszam Was na mój finałowy odcinek jeszcze do końca. I pamiętajcie jednej ważnej rzeczy, że u Obsiego, u moich ziomeczków i wszystkich polskich youtuberów nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo, pozdro dla Was.